Witajcie. Piękny wiosenny dzień. Bardzo dobre wiadomości. Ogólnie rzecz biorąc, prawica wygrywa w Polsce. Ale jak zwykle no nie będę komentował, nieważne. W każdym razie prawica wygrała i wszystkim wam i nam gratuluję. Bardzo ładnie. Trzeba po prostu tylko jeszcze dopracować parę rzeczy, paru ludzi uświadomić, bo ludzie przychodzą po rozum do głowy. Oczywiście ci, którzy są przepełnieni nienawiścią i na zasadzie pod mostem, ale PiS czy Konfederacja nie, no to niech sobie pod tym mostem śpią. Także w razie czego, w razie porażki, po prostu już takiej, kiedy ich porażki w sensie, a my zdobędziemy, rzeczywiście odzyskamy władzę w Polsce, to niech oni sobie pod tym mostem będą, żeby nie było płaczu żadnego potem i niepotrzebnych jakichś pretensji nie wiadomo do kogo. Także zdecydowali o swoim losie, albo po prostu niech jadą do Niemiec i tam Niemcy ich, niech ich karmią albo robią co z nimi chcą, bo to po prostu nie można absolutnie się patyczkować. Ta koalicja zdrady narodowej łamie prawo wszędzie i nic po prostu z tego nie ma. Ja nie wiem po prostu, czy to tak można w ogóle, bo łamią prawo i nic się nie dzieje, nikt nie odpowiada za to. Dość dziwne, ale w każdym razie, więc tu mamy temat bardzo, bardzo fajnie. Odzyskujemy to wszystko, wiadomo, prawica jest silna i dobrze, także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka troszeczkę, zanim przejdziemy do tematu, to jest kwestia zaproszenia, moi drodzy, tak, chciałem, bo tutaj zauważyłem, że dosyć dużo ludzi zagląda na grupy, które prowadzę na Facebooku i to jest grupa na przykład Ursus C325, tam jest już parę tysięcy członków, więc zapraszam, jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, wymienić doświadczeniami, coś kupić, coś sprzedać, cokolwiek co macie z Ursusa C325, oczywiście 328 też możecie wrzucać. Jakieś pytania, porady, mam części, kupię części i tak dalej, po prostu to zapraszam, tam jest wszystko, oczywiście wchodzisz i sobie korzystasz z tego, oczywiście ja będę akceptował te chęci przystąpienia do grupy, to jest bardzo ważne, dlatego że potem ja to specjalnie filtruję, słuchajcie, bo rzecz jest w tym, że wchodzą ludzie, którzy tam namawiają na różne hazardy i tak dalej, więc to trzeba robić przesiew, bo no nie chcę, żeby ktoś po prostu, ja to tak nie mówię, to nie tędy, niech sobie zakładają grupy hazardowe i tam sobie ćwiczą, ale tutaj na tej grupie, ta grupa jest bardzo ścisła i tylko po prostu ten temat, żadnych innych więcej, więc to jest to. Kolejna grupa to jest giełda zabytkowych części maszyn rolniczych, więc tam zobaczycie na obrazku takiego Zetora 25, to ta grupa też zapraszam, też parę tysięcy członków i tam ludzie się wymieniają doświadczeniami w sprawie Zetora, zakupy oczywiście, porady i tak dalej, wszystko co macie z Zetorem 25, no to zapraszam tam. I oczywiście z innymi też maszynami, bo to tylko ten Zetor jest charakterystyczny, dlatego żeby było wiadomo o jaką grupę chodzi, że to zabytkowe. Potem macie oczywiście giełdę taką maszyn rolniczych z tymi dwoma moimi ciągnikami, tym żółtym i czerwonym, to od razu łatwo poznać. Tam też jest nawet kilkanaście tysięcy członków, więc zapraszam, żebyście tak samo sobie tam zaglądali, kupowali, sprzedawali, wymieniali się doświadczeniami i tak dalej, wszystko co macie z rolnictwem. I tutaj jest jeszcze taka kwestia, jest to grupa taka, ja bym to nazwał grupa prywatna, w sensie typowa dla rolników, czyli tam po prostu nie znajdziecie na tej grupie przedstawicieli handlowych, nie znajdziecie na tej grupie ludzi, którzy są producentami czegokolwiek i tak dalej. Tam to jest grupa typowa dla rolników, żeby nie było spamu, żeby nie było jakichś reklam niepotrzebnych, zawalą zaraz po prostu, nie wiadomo jak się przez te wszystkie reklamy przedrzeć, więc oczywiście tam ktoś czasami może się przemycić jakimś cudem, jeśli po prostu ja czegoś nie zobaczę albo coś mi ucieknie, także ten, ale ogólnie staram się właśnie nie wpuszczać żadnego spamu, czyli przede wszystkim grupa dla rolników. To tyle jeśli chodzi o takie zaproszenia. Oczywiście jest jeszcze grupa Marek Rolnik Team
na Facebooku, tam też zapraszam. Jest to grupa i rolnicza, i do wymiany różnych poglądów, i grupa patriotyczna, także wszystko w jednym. Tam będzie oczywiście o rolnictwie, tam będzie trochę polityki, tam będzie trochę dyskusji, będzie trochę filmów różnych. Jeśli chcecie tam po prostu coś wrzucić wartościowego, no to oczywiście zapraszam i jak najbardziej można sobie do tej grupy wejść. Oczywiście grupa też jest zamknięta. Ja nie chcę, żeby to było potem takie, że nie wiadomo, co tam jest, prawda? Więc to musi być taka grupa, do której przystępuje ktoś, wiedząc po co, a nie żeby wrzucać i spamić, jak to młodzież mówi, że nie lubię tego wyrazu, ale żeby po prostu tam się to wszystko rozwijało, wymiany poglądy i tak dalej. Więc to tyle. Natomiast wracając teraz do takich spraw oceny sytuacji, to zwróciliście uwagę, że strajki rolnicze cały czas są. Teraz się szykuję chyba na jutro, o ile dobrze pamiętam. Będzie też na pewno blokada Warszawy i tak dalej, ale to jest to, co ja, słuchajcie, mówię, z tą koalicją zdrady narodowej rozmowa nie ma najmniejszego sensu, bo to jest, co ja, co wam mówiłem. Tu trzeba, cały czas powtarzam, zablokować Sejm, nikogo stamtąd nie wypuścić, zablokować Urząd Rady Ministrów, nikogo nie wypuścić, zblokować całkowicie wszystko i koniec. Bo inaczej z nimi się nie dogada, bo co, przyjdzie ten jak on się nazywa? No Fur Deutschland, w każdym razie przyjdzie ten i powie co. Ja nie wiem, nie mogę, słuchajcie, bo to nie jest tak, ja się nie zgadzam, ale wiecie, no właściwie to można by, ale najpierw to ja muszę pojechać do Brukseli, zapytać się, czy można, a jeśli oni odpowiedzą, że nie, no to będziemy musieli to i tam. Słuchajcie, on jest na sznurku brukselskim i wszyscy to wiedzą, no, czy brukselskim, czy niemieckim, obojętnie jak to nazwał, jeden grzyb. W każdym razie jest na sznurku. I tyle. I on naprawdę na nic się nie zgodzi, więc cokolwiek miałoby zaszkodzić, może inaczej, nie tyle, że zaszkodzić, jak się wyraziłem, cokolwiek miałoby służyć Polsce, to on się na to nie zgodzi, bo to jest akurat taki typ człowieka i koniec. I zresztą cała jego ekipa tak samo. Więc to, z kolei ci kolorowi, prawda, tęczowi, no to oni to samo po prostu, tam jest biznes i nic więcej, prawda. PSL to takie, wiecie, różnie tam po prostu, nie wiadomo jak to tam wiatrek, chorągiewka zawieje, to tak to będzie. Więc tym bym się po prostu nie sugerował, bo są ludzie, którzy są dla idei, są ludzie dla kariery, dla pieniędzy i tak dalej, przeskakują ze stanowiska, z partii do partii, to tam siam. I nie ma co się tutaj po prostu dziwić tej sytuacją, bo ludzie są różni. Jedni są właśnie ideowcami, drudzy są karierowiczami, a jeszcze inni są kimś innym i tak dalej. Więc tam nie można się spodziewać absolutnie niczego, co by miało służyć Polsce, tylko tam jest coś takiego, co służy interesom jakimś tam, prawda? Czy im własnym, czy ktoś im zapłacił za te słuszne interesy i tak dalej. To jest nieistotne. Więc na to bym się raczej nie patrzył, żeby to miało być coś dobrego dla Polski z ich strony. Więc jedyne co to blokady, oczywiście blokada Warszawy, no to będzie utrudnienie dla mieszkańców, chociaż słuchajcie, no warszawiaki wybrały tego, co mu się ziemia pali, czy jakoś tam po prostu i tak dalej, więc czego chcieć po prostu od słoików, no. No dekiel na łeb i koniec, no tam po prostu nic się też nie wydarzy. Więc to jest ten, no trzeba przykręcić po prostu ten słoik i koniec, no co innego, cokolwiek miałoby to znaczyć, więc nie ma co, więc szkoda tylko tych 40% mieszkańców, którzy mają olej w głowie i potrafią analizować sytuację sami i chcą coś zrobić dla Polski. Także bardzo, bardzo fajnie. 60% rolników, słuchajcie, głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem ile procent, ale też chyba około 10, czy jakoś tylko 12, nie pamiętam. W tych statystykach, jak sytuacja się ma, głosowało na Konfederację, więc mamy razem 72%. Słuchajcie, to jest siła. To jest naprawdę siła. I tu trzeba jedną rzecz jeszcze powiedzieć sobie, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, oni
rolników nie wypuszczą. Co to znaczy nie wypuszczą? Jeśli mają nasz elektorat, bo śmiało można w ten sposób powiedzieć, że mają, to zdają sobie z tego sprawę, co by się stało, gdyby ten elektorat stracili, oni sobie na to nie pozwolą. I powiem Wam jedno, w najbliższych wyborach to oni będą walczyć o to, żeby nas nie stracić. Dlaczego? A co im może zrobić Unia? Co im może zrobić Bruksela? No nadmuchać co najwyżej, więc tu będzie sytuacja taka, w której oni się postawią okoniem, zjednoczą i tak dalej, tych ludzi będzie coraz więcej i tam się po prostu można coś ugrać. Wiadomo, że ta instytucja jest już tak skorumpowana i tak skompromitowana, że oni będą się, słuchajcie, brzytwy chwytać, żeby tylko nie odpuścić tych ich swoich chorych pomysłów odnośnie zielonych ładów, jakichś innych chorych rzeczy, prawda? Więc do nich nie dotrą żadne argumenty. No nawet nie liczcie na to. Bo jeżeli powiesz im, że gdyby wszystkie samochody w Europie zamienić na elektryczne, to nie ma takiego państwa, które by wytrzymało pobór mocy, a nie ma takich sieci, które by dały radę to obsłużyć. Więc to nie, to nic po prostu. Bo wtedy oni wymyślą, że będą, nie wiem, sprzedawać w puszce ten prąd i tak dalej i każdy tam będzie sobie nowy akumulator co miesiąc ładował, to nie ma sensu w każdym razie. Tam naprawdę jest pustynia w tej głowie i nie ma co na to liczyć. Albo jeżeli nie jest pustynia, to jest dobrze skalkulowany interes, który przeliczają w gotówce po prostu, no, czy w jakichś innych profitach. I naprawdę oni mają głęboko gdzieś, co się z nami dzieje i tak dalej, czy my chcemy latać, czy nie chcemy latać, czy chcemy jeździć elektrykiem, dieslem, czy benzyną, czy na rowerze, to po prostu ich nie obchodzi. My mamy się słuchać i tyle, bo oni są jaśnie państwo i tak będą nas traktować. No, także tą bandę trzeba pogonić i innego wyjścia nie ma. A jeszcze, słuchajcie, wracając do tematu, to jeśli chcecie, możemy zrobić taką... nie wiem, może sądy i tak dalej, jeśli chodzi o wyjście z Unii Europejskiej. Ja od razu Wam mówię, że w tej formie, w jakiej jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o stowarzyszenie z Unią Europejską, to ja jestem jak najbardziej za wyjściem z tego kołchozu, z tych psychicznie chorych ludzi, po prostu, żeby z nimi nie mieć nic wspólnego. Mało tego, zakaz wjazdu do Polski, a nawet bym listy gończe za nimi powysyłał. Bo to jest po prostu chore i tyle. Więc to jest coś takiego. I tu bym się tylko i wyłącznie na tym skupił, żeby z tej Unii wyjść. Ale jeżeli po prostu chcecie się wypowiedzieć na ten temat, to możecie napisać, na przykład dać łapkę pod filmem i ja wtedy będę wiedział, że jesteście za tym, żeby z tej Unii wyjść. Albo napisać jakiś komentarz, zobaczymy co i jak. Może jakaś ciekawa dyskusja się wywiąże. Tych komentarzy nie ma za dużo. Jaka tego przyczyna jest, to trudno mi powiedzieć, ale po prostu ja te filmy robię, żeby się podzielić z Wami takimi przemyśleniami na gorąco, żeby się podzielić tymi, co mi w duszy gra, że tak powiem, co myślę, o czym myślę i w jaki sposób. Także to, jeśli ktoś tam ma jakieś animozje co do mojej osoby, to niech sobie je mamie, to w ogóle nie obchodzi. Robię swoje i tyle. Nawet gdyby była sytuacja, w której miałby moich filmów nikt nie oglądać, to i tak to będę robił, mam to gdzieś. A tym, którzy oglądają moje filmy, serdecznie dziękuję i zapraszam do komentowania, łapkowania i tak dalej, żeby to było, żebym ja wiedział, że jesteście, bo to jest zawsze miłe, że tam, nie wiem, te parę osób chociaż coś napisze albo łapkę da. Za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam wszystkim. I tyle, jeśli chodzi o na gorąco. Zobaczę, może gdzieś w mojej okolicy będzie jakaś akcja rolników strajkowa, to na pewno się do niej przyłączę, na pewno coś Wam przekażę z tego strajku, a tymczasem w tych miastach i miejscowościach, gdzie są powtórne wybory, pamiętajcie, prawica, dlatego że prawica Was nie okłamie. Lewica i znaczy, tak, no lewica ogólnie rzecz biorąc, po prostu to widzicie co się dzieje, oni mówią, że my tu to, tamto, siamto, a potem przychodzi po wyborach i oni robią rzeczy, o których w ogóle nam nie mówili, czyli krótko mówiąc jest to kłamstwo i oszustwo w czystej formie. Bo gdyby ludzie wiedzieli, że na przykład będzie sytuacja taka, a nie inna, jeśli chodzi o edukację i tak dalej, no to przecież nikt by normalnie, rozsądnie myślący na nich nie zagłosował. A także to jest po prostu typowe wyłudzenie głosów i oszustwo, jeśli chodzi o moją opinię w tym temacie. I tyle. Dobra, moi mili, do następnego filmu, trzymajcie się, zobaczymy co tutaj, jak sytuacja się rozwinie. Cześć!